Siemanko, witam bardzo serdecznie z tej strony Blanka, za to kolejny tip kanał, gdzie czas na odcinek z kariery Interu Mediolan w FIFA 14. To jest drugi odcinek. W ostatnim mieliśmy mecz towarzyski i jeden mecz Coppa Nacional. Wszystkie wygrane. Tak wygląda skład na mecze Ligi Włoskiej. Najlepszy jaki wzięty, mieliśmy tylko jeden transfer, Lorenzo Insigne. Kupiony za 5 milionów. Mam nadzieję, że będzie kapitalnym zmiennikiem za Milito i Palacio. Co będziemy dzisiaj robili? Na pewno troszeczkę pobawimy się w szkółce, dlatego że chciałbym troszeczkę tych młodszych zawodników dać do tego składu, bo też jeszcze dzisiaj spróbuję jeszcze kilku zawodników wziąć, sprzedać. Tych młodych, którzy naprawdę będą, na przykład taki Wallis, który mi się zdaje, może zostać do wypożyczenia, tak samo jak Benassi, a on jest z wypożyczenia. Dobra, wypożyczenie cały sezon. Wallis już jest na wypożyczeniu, tak samo jak De Gennaro, albo na przykład taki Kovacic. No, moim zdaniem Kovacic może zostać, jak widzicie, ja mam bardzo dużo tutaj zawodników z wypożyczeń, na przykład Bardi, ale też Icardi, no nie. I może ten Belfodi, niech on też pójdzie. No i tak, tych dwóch zawodników, teraz szykuje się mecz z Genoa, sobie zobaczmy to spotkanie. Powinniśmy tutaj wygrać, ale już nic nie mówię. Ale wygrywamy 2-0. Mieli to i Juan Jesus z ławki, więc mamy bardzo fajnego zmiennika. Jesteś rozczarowany. No, no trudno, no trudno, ja ci powiem. Serie A. Belfodil. Inter 2. Dobra, tutaj ktoś nil. Gada, ale dobra, zostawmy to. Juventus. Spokojnie, nil. Może jeszcze Belfodil pójdzie sobie pograć trochę. A teraz mamy mecz. A nie, teraz mamy jeszcze Mandzukić do Atletico. To jest największy transfer. No słabe te na razie. Te transfery, wam powiem, nie są jakieś takie szokujące, ale może jeszcze pójdzie jakaś otwarta od Belfodiego, bo na pewno chciałbym, żeby Belfodi... Nie tutaj. Myślałem, że tutaj mi... O, tutaj na te okno transferowe. Bel i Anguero. A jakiej? Barcelony? Barcelony! No na pewno Bale przejdzie do Barcelony. To jest, jaki byłby zdrajcą wtedy. No dobra. No Jezu, no trzeba to mi... Dobra. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś tutaj zrobić. Bo coraz mniej. 5 godzin do końca. A już są jeszcze wydatki. Bentner. No. Zawodnik Arsenalu. Chyba jeszcze wtedy był zawodnikiem Arsenalu, nie? No. Zobaczmy. I Anguero zdobyty przez Real. 58 milionów. I mamy ofertę transferową. I Isak Belfodil idzie do Stuttgartu. Niech dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że Belfodi sobie pogra. Zawodnik wypożyczony bardzo dobrze. I tutaj, co tutaj Icardi robi? Panowie, panowie, co tutaj Icardi robi? Ja nie mam pojęcia. Może, albo nie, Tider zostanie. A jak tam Juan Jesus? Bo mi się zdaje, że Jesus, patrzcie, patrzcie, jak tu mamy mocną defensywę. No będzie pojedynek pomiędzy Ranocchi i Jesusem. Jeszcze ufam Ranocchi. I mam nadzieję, że coś tutaj pokaże. Belfodil wypożyczony, tak, superancko, jeszcze może uda się kogoś, chociaż wątpię, tak, już nie ma szans, więc Belfodil jednak został wypożyczony. No i czas na mecz z Katanią, jeszcze zobaczmy sobie, ile tutaj wypadków, 213 milionów, więc bardzo dużo. I teraz chcę się zająć szkółką juniorów, zespół juniorów i zatrudnijmy sobie skauta i taki najlepszy, niech będzie Włoch. Co tam? Stracimy trochę, ale niech będzie. Co tam? Potrzebujemy dobrego, niech będzie dobry. Mamy dużo pieniędzy, możemy sobie na to pozwolić. Mecz z Katanią. No i 1-0, Pereira z bramką, ale niestety Javier Zanetti z urazem, no niedobrze. Ile to im będzie? Zawodnicy jeszcze nieobecni, Rolando, Handanowicz, Campangaro, Carico i Guarin. O pańskiej pracy. Torino, no fajnie, one. Fajnie, ale to dopiero Catania, początek i niestety nil, dwa tygodnie Inter, za Netti. Chievo, Verona, więc niedobrze, nil, ale spokojnie mamy zmienników. Genoa, niech to będzie z Fiorentina, one. Wiecie, grałem w karierze w FIFA 13, nie? Lazio, teraz kupa 90 overalla, więc Roma, to jest coś niesamowitego w tej grze. Hellas, Verona, nil. Niech tutaj Udinese, będzie gdzieś one. Tu, żebym ja go miał na oku. Nil. I ten Icardi może gdzieś tutaj za Obiego. Chociaż Obi naprawdę może być spoko opcją, bo też może się rozwijać tak samo jak Kovacic.
A patrząc na to, mamy dobry naprawdę skład. Będzie tu walka Guarin Cambiaso. No, ja mówię, Cambiaso pewnie po tym sezonie pożegna się z nami, dlatego że jest zawodnikiem, no powiedziałbym, gotowy skauta. No to super. Bardzo mnie to cieszy. Rozpoczynam scouting i wiecie co, ja sobie zostawię w Włoszech, dlatego że 3 miesiące, no dobra, niech to będą te 3 miesiące, ten czas, albo dobra, 6 miesięcy, i tak mało, dowolny, no to jedziesz, ale tam teraz poleciało coś, mam nadzieję, że nie słyszeliście tego, ale mam uchylone okno, ale dobra. O, i teraz mecz z Juventusem, no, powiem wam, będzie ciekawe, potencjalne, oczywiście, wiecie co, jak to ja wam mówię. Nie będziemy robili kariery jeszcze w dodatku menedżera reprezentacji, nie wiem, kariery selekcjonera. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo mało realistyczne, bo wątpię, żeby ktoś zostałby trenerem i drużyny, i reprezentacji, to byłoby troszeczkę za dużo. No bo jak wiecie, na przykład Czesław Michniewicz trenował reprezentację Polski U21, dostał propozycję od Legii i musiał odejść z reprezentacji. My z Juventusem. Bardzo i to bardzo ważny. No i niestety porażka. No, niestety mówię. I niestety też kontuzja. Ranocchia. Ale na szczęście tylko 3 dni. Serie A. Fiorentina. No szkoda, one. Naprawdę szkoda, że Cagliari. Przegrywamy to spotkanie, one. Bo graliśmy u Hellas, siebie. Verona, no trudno, two. No trudno. AC Milan, ale patrząc nil. Na to i takim składem. Inter, Juventus, i mecz Sassuolo. Mecz Sassuolo. No tutaj two. Może uda nam się Chievo, wyciągnąć, Verona, chociaż możemy troszeczkę one. Być niezadowoleni Napoli, z tej porażki. Two. Ale jest jedna Atlanta, rzecz. Cambiaso. Świetnie. Może sobie jednak wyciszę, bo sobie tego gościa, chociaż Serie dam A. radę wyciszyć. Atalanta 1, bardzo mnie denerwuje, one. Ale dobra, może Bologna, jakoś się da. One. Torino, patrzmy. 1, Cagliari 1, Sampdoria 1, jeszcze Catania, tutaj, nie, two. Zanetti nie jest kontuzjowany, no to dobrze. Chievo Verona 2, Udinese 1, niech tu wejdzie Juventus 1, Skedotto. Hellas Verona. Ale wiecie, no ja zapomniałem o jednym. No ja jestem już karygodnie zdenerwowany, że to po prostu zapomniałem o jednym. So że to what do those results mean to the league table? At the top to of the table remains Roma with 10 points. No to dobra. In second, Napoli with 10 points. Mamy tutaj wszystkich third, zawodników, super mecz z Fiorentiną. No i tutaj jest taki problem, jak fourth, widzicie, moi zawodnicy Inter nie są aż do końca zadowoleni. In fifth, więc Atalanta sobie ustawię skład taki points. Rezerwowy in na to sixth, spotkanie. Lazio with seven. No i tak wygląda skład na mecz z Fiorentiną. Moim zdaniem nawet okej. Okay. Mam nadzieję, że mimo tego uda nam się ten mecz wygrać. No i proszę bardzo, 2-0, Tider Insigne, no więc naprawdę mamy bardzo mocny skład. Bardzo mnie to cieszy, oczywiście już wracamy z tym składem nowym. Serie już tutaj A. nie Inter będę robił two. Tutaj cięć. Now let's see what effect that's had on the league standings. At the top of the table we have new leaders in Inter with 12 points. In second, Roma with 10 points. In third, Napoli with 10 points. In fourth, Juventus with 10 points. In fifth, Atalanta with 7 points. In sixth, Lazio with 7 points. In seventh, Hellas Verona with 6 points. In eighth, Catania with 6 points. No, and then reading up the table, second bottom, Bologna tabeli, with 1 point. Third bottom, no, Cagliari tak, with 2 września. Points. Fourth bottom, mecz Cagliari. Parma no, with 3 Cagliari, points. Jaką fifth bottom, Torino nie mam tutaj with 3 ustawienia. Points. No i remis, 2-2, ale i tak mecz, mecz na wyjeździe. Dwie bramki Milito, chyba Milito, zawsze tak zapominam, bo to nie jest aż tak ważne. I mecz z AS Roma, no będzie Inter, trudny, two. Będzie trudny. So, what do those mamy results co miesięczny mean to raport the league wywiadowczy. Table. Pierwszy at the top tak of the table, we have new leaders in Napoli with 13 points. In second, no, Inter with 13 15 points. Lat. In third, no ja chciałbym Roma tutaj with 11 points. In fourth, U. Lazio with 11 points. No, in fifth, zawodnik Atalanta taki, with 10 okay, points. Na środek pola. In sixth, podpisujemy z nim Juventus kontrakt, nie będzie w 10 szkółce, points. Tak samo jak in seventh, Hellas Verona with 9 kontrakt. Points. In eighth, no tutaj Udinese niestety, with 9 points. And then reading up the table, second bottom, Parma ja with 3 points. Będę third bottom, Torino with 3 points. Fourth bottom, Bologna with 4 points. Zespół. Ogbonna i Inglense. Więc dobra, teraz czas na mecz z Romą. Roma jest na razie na drugim miejscu w tabeli, ale ma 7 rozegranych meczy. My 6. Warto to wygrać.
nie ma Tottiego i wygrywamy 3-0. Alvarez 3-1. Alvarez, Milito i Palacio. No i tak nie jestem jakiś wściekły na to, że zatoczyliśmy bramkę. Nowy bohater. No Campagnaro. Ostatni przyszedł Serie do Napoli. No, Catania, warto było, Genua, warto było. Jeden punkt straty do Inter, Napoli. Zawodnicy nieobecni z powodu kadry. So no what dobra, do those results mean to the league table? At the top of the table remain Napoli Campagaro, with 17 points. Ale to są chyba in second, mecze, Inter wiem, jakieś with 16 points. Do Mistrzostw Świata, chociaż to jest który rok? 15 to jest 2000, points. No to in fourth, climbing the table are Juventus with 13 points. In fifth, rising up the table are Hellas Verona with 12 points. In sixth, climbing the table are Udinese with 12 points. In seventh, and falling are Lazio with 11 points. In eighth, moving down are Atalanta with 10 points. No, no nie ma za co, Guarin jest bardzo naszym two, ważnym zawodnikiem, Juventus, ale ja chcę zobaczyć, jak ten rośnie Insigne, bo nie po to go kupię, żeby siedział two. Na ławce. Cagliari, rozwinął się, no rozwinął Catania, się, no wcześniej 76, Genoa, 77, ma tam jakąś specjalny ten, no. Hellas Verona, strzał i dryk, no, Parma, widać, że to było meczu z Belgą na two. Ten euro. Udinese, nil. Mecz Hellas Verona. Hellas Verona jest na 7 miejscu w tabeli. Inter, 2. Jest okej. Okay. Let's see what that means. Zobaczmy, kto ma najwięcej bramek. Pandev. At the top of the table tak, remain Napoli jest with 20 Milito. Points. In second, Barbo. Inter no, with 19 points. In third, rising wiem, up the table zobaczymy. Are Lazio no, dobra, mam with 17 points. In fourth, Palacio Juventus Milito. With 17 Zanetti points. Na się bardzo dobrze to idzie. Palacio się rozwinął. No patrząc na wiek, to wątpię, że się Chievo, rozwinął. Verona, one. Nie, Fiorentina, two. Przecież ma 81, Inter, więc spadł mu ten overall. Spadł mu ten overall. No nil. I dobrze, ale i tak patrząc Juventus, na grę, to nie powinno mu to spadać. Genoa, one. Kwestia najbliższego meczu. Lazio, spokojnie. Cagliari, spokojnie, Juan, wszystko wyjdzie. Mecz Atalanta. Mecz Atalanta powinien one. Być do ogarnięcia, chociaż mecz na wyjeździe. AC Milan, one. Chociaż zawsze mam takie Sampdoria, coś, że jak zawsze one. Gram na wyjeździe, to gram gorzej. To jest taka logika. 0-0. Serie A. Sprawiamy go czasu na boisku. Nil, no chłopie, ale Inter, kurde, nil. Grasz. Cagliari, zagraj się na mecz. Bologna, dla mnie jest okej. Genoa, mecz tu Udinese. No Udinese Parma, jest teraz trudnym one. Przeciwnikiem. Hellas, no, Verona, no to popatrzmy, Ogbonna. Sampdoria, Ogbonna. I możemy Juventus, z nim podpisać one. Kontrakt. No to dobra, Catania, zaproponujemy nil. Kontrakt 2. Rome, no i przyszły zawodnik po Chievo, składu, Verona, to chyba logiczne, nil. Że mu takie coś dać. So what do those results i tak mean to the league table? Milionów i at the top of the table wątpię, remain Napoli with 23 points. Bo jak mówię, in second, w tym Inter drugim, with 23 points. In third, zakupów. Climbing the table are Juventus with 23 points. In fourth and falling are Lazio with 20 points. No, Zieliński z razem, no niedobrze. I Coppa Nazionale, wiecie co, ja też tutaj sobie Bologna postawię two, tutaj. Chievo, Verona, miesięczny raport, to popatrzmy. Udinese, no jest już troszeczkę i dużo. Inter, podpisujemy. And let's take a look at what tutaj those results mean to the league table. At the top of the table, tak samo, we have new leaders in Bernardi, Inter with 26 points. Kurde, in second, polskie, the former nazwiska. Leaders, Napoli, with 24 points. In third, Juventus, with 23 points. In fourth, Lazio, with 20 points. In fifth, Udinese, with 19 points. In sixth, Roma, with 18 points. In seventh, Hellas Verona, with 17 points. In eighth, AC Milan, no dobra, with 14 points. Bottom of the table, Torino, with 4 points. No to dobra, fourth bottom, to Cagliari, with 7 Aranoki points. Fifth bottom, Chievo Verona, with 8 points. No to co, ustawiamy sobie skład. Niech teraz Castellati sobie pogra. Ronaldo, Andreoli i Juan. Bo narzeka troszeczkę, albo może nie. Skoro to, już to paski nie będę zmieniał. Kovacic, Tider. Nagatomo, Obi. Ale mamy tylko tyle, a to dobra, to niech tak zostanie. Ten napad naprawdę, coś czuję, że ten napad Insigne i Cardi, oj, będzie mocny, jak opuści ten, jak niestety opuszcza, no bo na pewno opuści Milito. Dobra, może tak zostanie. Nie no, Zanetti musi. No. Za Pereira? Co tam? Ale powiem sobie szczerze, ja już widzę ten niesamowity skład, naprawdę widzę. Kontrakt zaakceptowany, więc Ogbonna w naszej drużynie za chwilę zobaczy, ile ma tego overalli. Patrzcie teraz. Ronaldo, Guarin, Pereira, Carrizo, Campangaro i Insigne. Mimo tego, że nie grał, został powołany, więc widać i wierzę w niego i mecz ze Seną. Jeszcze zobaczę, jak tam Ogbonna ma overall. Jestem tego ciekawy. 50. No dobra, jak będzie na pewno rozwijany,
Ja wam to mówię, od razu go nie wpuszczę, no bo wiecie, no to jest młody zawodnik, niech się troszeczkę uczy. I zwycięstwo 5-0, Kovačić, Tider, podwójnie Obi i Cardinot. No jest naprawdę niesamowity ten młody skład. Naprawdę, oczywiście, ja rozumiem, Sesenar chyba gra w Calcio B. No, Coppa dobra, Nacional. Teraz ustawimy skład rezerwowy, za chwilę oczywiście 2, skończymy ten film. La Spezia, nil. Ale oczywiście jeszcze sobie ustawię, już też nie będę tutaj wycięć. Zanetti, Guarin, Cambiasso, Pereira, Alvarez, Palacio i Milito. Tak to wygląda. Jeszcze sobie tutaj muszę ustawić łapkę, bo tutaj na pewno Juan Jesus Andreoli, Insigne też za Icardiego, Nagatomo, bo Nagatomo też będzie dobry. A ktoś jeszcze? Nie, to chyba gdzieś tyle. Tak, to tyle takich. No tak, to tyle. Moim zdaniem to jest taki bardzo dobry skład. A nie, jeszcze czekać. Jeszcze tu jest Scudetto. A Scudetto ma tutaj siedzieć. A za niego... A wiecie co? Icardi. A niech Icardi. Co tam? Niech Icardi też będzie, nie będzie mieli dwóch, na przykład za Palacio i Milito. Taka podwójna zmiana będzie. Chociaż ja mówiłem, to jest symulowana kariera. Ja tu nie będę grał. Już za chwilę oczywiście ten film skończymy. Nagrody z turnieju. 75 tysięcy... Dużo i mecz z Bolonią. Jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli. Naprawdę jest ścisk. Duży. Ja na pewno walczę o europejskie puchary. Ale niestety 1-1. Mówię niestety, bo naprawdę fajnie by było. Zawodnik zawieszony. No dobra. No trudno. Serie A. Bologna 1. Mamy Inter Susa, mamy bardzo fajnych zmienników, to mi się naprawdę 2, podoba. Chievo Verona Samuel 2. I Andraoli. AC Milan taka zmiana 5. Soberów. Genoa, niech będzie. Napoli, 2. No i niestety spadamy na czwartym miejscu, ale ja mówię, jest taki ścisk, że jednym meczem. Zauważeni zawodnicy. Torino, Shelbourne. Catania, 2. Udinese, 1. Fiorentina, 2. Now let's see what effect that's had on the league standings. No, at the top of the table, we have new leaders in Napoli with 30 points. No tutaj musimy panowie wygrać, nie ma takiej opcji. Juventus with 30 points. In third, no 2-0, ważne, że jest zwycięstwo Cambiasso i Alvarez. Super, cieszy mnie to. Koniec zawieszenia, chociaż tutaj w tym momencie może ten film sobie zakończymy. Hellas Verona. Sobie tutaj ustawię, albo wiecie co, ten skład będzie rezerwowy, więc sobie tutaj na pograć. At the top of the table remain Napoli with 30 points. I tabela wygląda ciekawie, jesteśmy na trzecim miejscu. Mało stresu z Juventusu, podsumowując ten skład, to dobrze się sobie zobaczmy. Juniorów, in fourth, moving down, Roma with 27 points. In fifth, Lazio with 27 points. In sixth, AC Milan with 23 points. In seventh, Hellas Verona with 21 points. In eighth, rising up the table are Atalanta with 21 points. Bottom of the table, Torino with 5 points. Fourth bottom, Cagliari with 8 points. Fifth bottom, Chievo Verona with 9 points. No jestem zawiedziony, że Torino, patrzcie, Torino jeszcze nie wygrało żadnego meczu. No spodziewałem się, że to jest o wiele lepszy zespół. No tu takie coś, nawet Livorno jest lepszy od nich. Ale patrząc na to, na pewno dzisiaj chcemy osiągnąć bardzo dużo w następnym odcinku, bo w następnym odcinku jeszcze chyba dojdziemy do zimowego okienka transferowego, bo jest już grudzień. Więc dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.